Бачу, що більшість із вас вже знає нашу семінарію, вже були тут на території нашої семінарії. Ось, але зараз ви маєте таку унікальну можливість трішки пізнати закулісся життя, семінарійного життя. Uczestnicy akcji Zostań seminarzystą na 3 dni mogli dowiedzieć się więcej na temat formacji przyszłych księży. To już po raz 4 Wyższe Seminarium Duchowne św. Józefa w Lwowie w Brzuchowicach gościnnie otwiera swoje drzwi dla chłopców, którzy zastanawiają się nad powołaniem do kapłaństwa. W tym roku w akcji wzięło udział 15 młodych mężczyzn z różnych parafii archidiecezji lwowskiej. Przez 3 dni dzielili z klerykami ich codzienny pobyt i obowiązki, czyli modlitwy poranne, rozmyślanie nad Słowem Bożym, a także pracę i obowiązki, na przykład odwiedzanie mieszkańców hospicjum Domu Miłosierdzia. Każdy uczestnik miał ze sobą stałego anioła stróża, kogoś z seminarzystów, którzy bezpośrednio pomagali zapoznać się z życiem w seminarium duchownym. W ciągu tych 3 dni uczestnicy mieli także okazję spotkać się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim. Inicjatywa Zostań seminarzystą na 3 dni pozwala młodym ludziom lepiej poznać drogę do kapłaństwa, specyfikę formacji seminaryjnej i dodaje odwagi do podjęcia decyzji o wyborze służby w stanie kapłańskim. Bo po każdej takiej akcji ktoś z uczestników składa dokumenty w seminarium duchownym. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Святого Духа, Бог на віки вічні. Ця, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Господу Богу Отцю Всемогутньому. Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, нехай святиться ім'я Твоє. Його